Witajcie kochani, dzisiaj będzie lookbook. To będzie pierwszy strój dnia, taki zupełnie codzienny, na w sumie mega śnieżyce, bo nie wiem jak u Was, ale w Łodzi teraz mega pada śnieg i jest śniegu po kolana, a ja wychodzę do miasta załatwić dużo różnych spraw i trochę będę chodzić, potem jeszcze idę na siłownię. Także strój ciepły, wygodny i śnieżny. Potem drugi outfit, który nagrywałam dla Was z myślą o tym, że to będzie taki oddzielny film Outfit of the Day. Z sukienką, taką bardziej sexy, na kolację z znajomymi. Tak, to potem wrzucę ten następny i jeszcze ten trzeci będzie dzisiaj wieczorem. Też wychodzę. Jeszcze nie wiem co założę, ale nagram Wam jeszcze jeden outfit i to będzie taki trójoutfitowy lookbook. Ok, także nie przedłużam. Także lookbook, tak jak lubicie, gadany. Wszystko Wam powiem. Jest rano, ubieram się, wychodzę z domu i tak to wygląda. Sushi gdzieś, Suszek, chodź do mnie, chodź pokażę mi dziki. Oła. No więc, dobra, słuchajcie, na sobie mam łup wyprzedażowy, to jest bluza z Bershki, ona kosztowała 79 zł, nie wiem ile kosztowała przed przeceną, ale jest o tyle fajna, że ona jest na takim sztucznym futerku, ale tutaj pod spodem też ma takie futro, więc jest bardzo ciepła i ma kaptur, czyli w ogóle na taką pogodę jak teraz super. Do tego mam takie dżinsy, które też już widzieliście milion razy. Są takie dżinsy z gumką, one są z Vero Mody, ale mają normalnie kieszenie. I do tego mam moje kosmiczne moon buty, które na taką pogodę są ekstra, nie ślizgają się, nie przemieszają. Można wejść po prostu w taki śnieg i nic się nie dzieje. No chodź, daj słonika, no chodź, no chodź. No przynieś, zobaczcie kto przyszedł. No przynieś słonika. No zobaczcie kto przyszedł, jaki zły pies. Jaki zły pies, tak. Budujemy słono, o, tak. O. No puść, puść słonika, puść słonik. Widzicie jaki zły pies? Ale nie rzuciłam jeszcze. No dobra, więc to są moje moon buty, ja już Wam je pokazywałam w jakimś holu, filmie, no nie wiem, w każdym razie pokazywałam Wam. I teraz tak, ponieważ moja kurtka nie ma kaptura, to tak ja jeszcze zakładam czapkę, to będzie, mówię Wam, strój po prostu na mróz, bo ja jestem zmarzluchem i marznę i w ogóle mi jest zimno i w taką pogodę muszę być ciepło ubrana, mimo że nie ma jakiegoś mrozu, bo pada śnieg, ale tak. I ja zakładam na to mój kaptur, bo właśnie moja kurtka nie ma kaptura, ale o, robimy tak. I moja czerwona kurtka, która ma milion zwolenników i przeciwników, co kto lubi. Ja ją uwielbiam, po prostu dawno nie miałam kurtki, która bym tak lubiła bardzo. O. Zapinamy. O. I tak mniej więcej to wygląda. Mi się podoba. To jest strój na zimę, na śnieżycę. Tak. Tadam. Tak to wygląda mniej więcej. I do tego moja torba. Dziki Józef, w której całe życie się mieści. Ktoś mnie zapytał, dlaczego nazywam swoją torbę Dziki Józef. To nie jest tak, że ja jej nadałam jakieś specjalne imię, tylko tak się nazywa ta firma. To jest ta torba, no też był filmik, co jest na torebce i tak dalej, już pokazywałam. Dobra kochani, to ja na razie uciekam, postaram się jeszcze Wam coś nagrać wieczorem i wrzucić jako trzy outfity. Mam nadzieję, że nie marzniecie. Nie zasypało Was, dajecie radę, no a ja już bym chciała wiosnę, bo już od 2 tygodni nie było słońca i już czuję depresję zimą. No dobra, to dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się cieplutko I do zobaczenia w następnym outficie. Pa! Witajcie kochani, dzisiaj będzie outfit taki bardziej może imprezowy, to znaczy nie idę na imprezę, idę na kolację ze znajomymi, robimy takie spotkanie poobozowe po wyjeździe świąteczno-noworocznym w góry i idziemy do restauracji. Jeżeli jesteście z Łodzi, to polecam Wam Bull w Manufakturze, tam na środku w tym małym domku, gdzie kiedyś było Hana Sushi, jest tak fenomenalny tatar. Ja po prostu uwielbiam tatara, jeżeli lubicie. Brownie też było super, hamburger jakoś tak nie do końca, ale tatar polecam Wam. Więc idziemy właśnie ze znajomymi na kolację. I outfit taki właściwie prosty. Dzisiaj miałam ochotę na coś takiego bardziej zmysłowego. Ja nie noszę jakoś często dekoltów, ale ostatnio kupiłam taką sukienkę i ona ma dekolt, jest taka bardzo obcisła i taka sexy bardziej, bo taki mam nastrój dzisiaj, więc spróbuję się Wam pokazać. Tak wygląda sukienka, ona jest po prostu z takiego szarego, jakby barchanowego materiału. Tutaj ma poduszki w ramionach, więc trochę tutaj poszerza. Jest taka bardzo obcisła, nie ma żadnego suwaka, więc jest wkładana przez głowę, więc naprawdę trzeba się mega namęczyć, żeby ją założyć, ale leży bardzo ładnie, przylega bardzo ładnie i fajnie, że też nie jest jakaś bardzo krótka i przez to, że przylega, to nie stresuje się, że jak się schylę, to będzie mi widać pupę. Tutaj ma takie suwaki i tak jak mówiłam, z takiego śmiesznego barchanowego materiału. Tu ma dekolt, bardzo ładnie podkreśla talię. Taka basicowa sukienka. Próbowałam pod nią coś włożyć, żeby nie miała takiego dużego dekoltu, żeby włożyć koszulkę pod spód. Niestety no wszystko tu się tak odciska, że nie ma szans, żeby coś pod nią włożyć, więc jeżeli chciałabym ją jakoś bardziej na dzień użyć, to musiałabym założyć jakiś żakiet, chyba szalik albo coś takiego. Jeszcze Wam pokażę makijaż. Taki bardzo rozświetlony i mam ochotę na ciemniejsze oczy, więc mam takie ciemne, dosyć czarno-fioletowe smołki i kreskę na dole i na górze. Fryzura jak zawsze. Na paznokciach, tak jak cały czas ostatnio, to jest Essie Lakert Up. Już Wam pokazuję. O, taka dosyć ostra czerwień. Czy to ma numer? Tak, 62. O, więc to. No i standardowo mój zegarek Michael Kors, pierścionek Dyrbeck Kern. To jest bransoletka kupiona na Fashion Weeku, to jest męski H&M, a to jest Swarovski. I sobie pomieszałam srebro ze złotem. Na szyi już nic nie ma. No i tak wygląda dół. Do tego mam takie szare, żakardowe pończochy. One są z Medlin. Specjalnie zachowałam opakowanie. One się nazywają Koko i to jest kolor... Nie wiem nawet jak to przeczytać. Grigio. W każdym razie to są takie pończochy, tylko ja mam szare. I do tego mam takie wysokie kozaki z ćwiekami, trochę tutaj z takim paskiem a la kowbojki. Ja bardzo lubię, jak są szerokie, ja bym chciała jeszcze, żeby były szersze, takie bardziej kaloszowate, to wtedy bym się jeszcze bardziej podobała. Tak mniej więcej one wyglądają, mam nadzieję, że coś widzicie. No i to jest cały mój outfit. Aż się zgrzałam, jeszcze jestem trochę chora, więc aż brak mi tchu, ale już jest ok. Przeszłam grypę, jak chyba wszyscy, których znam, po prostu wszyscy teraz chorują. Także to był mój outfit, sukienka też jest z Zary, z przecen. Także to był mój outfit imprezowo-wyjściowy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa, pa. Hej, to znowu ja, trzeci outfit. trzeci outfit. I co mam na sobie? Na sobie mam taką zupełnie basicową sukienkę z H&M. To jest w tej basicowej sekcji, one kosztują 39,90, są w różnych kolorach, są w paseczki, jest jakaś pomarańczowa, biała, czarna. Ja oczywiście wybrałam mój ulubiony habrowy kolor. I ja lubię takie dopasowane sukienki. Mogłabym mieć troszkę mniejszy dekolt, ale może być. I wybieram się na kolację ze znajomymi znowu. I tak, co na to założę? Do tego, ponieważ to jest mój ulubiony habrowy kolor, to założę ten sweter, który już Wam pokazywałam chyba i w holu, i w lookbooku na pewno. Bo jest zimno. Naprawdę jest chłodno. A poza tym ona jest taka właśnie wydekoltowana kusa, więc o, ja uwielbiam takie połączenia. O, sweterek. Do tego mam grube, kryjące, czarne rajstopy i takie kozaki z Zary, które też miałam w pierwszym outficie z ćwiekami. Więc tak wyglądają te kozaki. One mają takie śmieszne tutaj, nie wiem czy to będzie widać, starte czubki. Tak jakby ta skóra jest starta i nie da się ich zapastować, tylko są takie troszkę zdarte, ale nawet mi się to podoba, śmiesznie to wygląda. Kupiłam je na wyprzedaży, niestety są masakrycznie niewygodne i dlatego ich nie polecam, ale są śliczne. Jak dla mnie mogłyby mieć jeszcze szerszą cholewkę, bo ja bardzo lubię takie odstające buty. Więc tak wyglądają buciki. O! I tak wygląda całość. O, możemy sobie podwinąć rękawy. Tak to wygląda. Z biżuterii to samo co poprzednio. Lakier ten sam co poprzednio. I makijaż też chyba taki sam jak poprzednio, tak mi się wydaje. Tak, chyba tak. Dobra. No i jeszcze do tego założę mój szalik, który też już Wam pokazywałam w lookbooku, bo on też jest taki fajny, pomarańczowo-niebieski. Fajnie tutaj mi się komponuje. I troszkę, żeby było mi tutaj cieplej. O! Więc no uwielbiam to połączenie właśnie to. Fajnie mi to wszystko pasuje. No to założę taki płaszczyk. Co prawda normalnie nie chodzę na co dzień w takich, to jest mój płaszczyk taki jesienny, ja też go już Wam kiedyś chyba pokazywałam. On jest i on też się pięknie komponuje właśnie tutaj z kolorami na szaliku i z tą sukienką, taki prawdziwy kolor kamel. Tak on wygląda, też już go Wam kiedyś pokazywałam, bo znalazłam drugą rękawiczkę, a słuchajcie, myślałam, że zgubiłam, bo została mi jednak, dobrze, że nie wyrzuciłam, bo myślałam, że zgubiłam drugą, a jest w kieszeni. Jak się cieszę, są moje rękawiczki, które sobie przywiozłam z Londynu, z Primarku. O, super, to mam rękawiczki, bardzo się cieszę. Dobra, więc super, to bardzo mnie cieszy. Bo już kiedyś tak zrobiłam, że słuchajcie, wydawało mi się, że zgubiłam jedną rękawiczkę i minęło dużo czasu i tamtą drugą wyrzuciłam, a potem znalazłam tą pierwszą. I do tego moja wielka torba, mój Dziki Józef, którą uwielbiam. No i tak, w kółko to samo noszę, ale wybaczcie, nie mam tylu ciuchów, żeby za każdym razem Wam pokazywać coś innego. Bo czasami słyszę, że znowu to samo, no ale tak. Dobra, to dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że lookbook Wam się podobał. No i co? Trzymajcie się ciepło w te mroźne dni. Buziaki dla Was, pa, pa! Hej kochani, miały być 3 outfity, ale będzie jeszcze 4 spontanicznie. Na szybciutko wychodzę na obiad i na sobie mam taki wielki sweter. Ja nie wiem dlaczego, ale ja strasznie seksownie się czuję w takich dużych ubraniach. Strasznie jakoś, nie wiem, strasznie lubię takie duże swetry, bluzy i tak dalej. Sweter jest z H&M, a dostałam go od Karoliny. u której byłam wczoraj w Warszawie i się znudził i zapytała, czy ja bym nie chciała i na początku jak go zobaczyłam, to ten kolor taki jest nie bardzo mój, ale założyłam go i się zakochałam, a jest strasznie zimno na dworze, także go mam na sobie. Biżuteria ta sama, nic się nie zmieniło, ale pokażę Wam jeszcze. Mam jeansy, one są takie szare, one są z Reserved, mam strasznie już dużo lat, ja je Wam pokazywałam już kiedyś wcześniej. I moje ciężkie kozaki z Wenezji. Właśnie lubię taką szeroką górę, obcisłe spodnie, ciężkie buciory, do tego biżuteria. I na to wiecie, że ja lubię przełamania, więc zakładam mój płaszczyk z Vero Mody. On jest właśnie taki fajny, grzeczny, słodziutki. O, taki bardzo dziewczęcy, właśnie do tego takiego swetra i do tych butów. Super, i jeszcze jak jest rozpięty, to bardzo, bardzo go lubię. I do tego moja wielka torba. O, no i wszystko tak wygląda. Jest niedziela, także nie wiem, czy tam wiem, jest niedziela, wychodzę na obiad. Wczoraj byłam u Karoliny. Dziękuję Wam za wspaniały hangout, świetnie się bawiłam. Ja tu bym z Wami mogła siedzieć jeszcze 1 godzinę. No ale dobra, jestem spóźniona, uciekam, buziarki. Pa, pa!